Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj pora na newsa. Troszeczkę przyszło Wam poczekać na kolejny odcinek tego newsa. Wszystko przez to, że czekałem na odpowiednie narzędzia, na odpowiednie tło, na odpowiednie oświetlenie. To troszeczkę czasu zabrało. No i niestety idealnie nigdy nie będzie, jako że to są warunki domowe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no warunki finansowe mnie ograniczają. Możliwości finansowe mnie ograniczają. Stąd też troszeczkę to trwało. Mam nadzieję jednak, że Wam się spodoba nowa forma newsa, która będzie nieco bardziej dynamiczna, nieco bardziej żywa. Tymczasem w dzisiejszym newsie zobaczycie m.in. Pierwszy tytuł, który mnie naprawdę zainteresował, to jest Cywilizacja Beyond Earth. Gra strategiczna turowa, bardzo dziwne dla mnie. Nie przepadam za strategiami, zawsze omijam strategię. Teraz, dzięki właśnie Waszym komentarzom, propozycjom, postanowiłem to zmienić. Jako że pojawia się również możliwość zagrania w nową wersję, nową odsłonę cywilizacji, czyli nie przechodzenie od starożytności, średniowiecza, aż po czasy współczesne, tylko bezpośrednio zaczynamy już w przyszłości. Futurystyczna wizja naszej Ziemi, czyli problemy Ziemi, problemy ludzkości. Musimy opuścić naszą planetę, udajemy się w tym momencie w kosmos, szukamy nowego skrawka Ziemi. Na tym nowym skrawku Ziemi, na tej nowej planecie przejmujemy dowództwo nad pewną grupą, nad misją i musimy oczywiście skolonizować planetę, zbadać tą planetę, przystosować ją do tego, aby zaadaptować ją do tego, aby nasza ludzkość przetrwała, abyśmy mogli na niej zamieszkać. Bardzo fajny element, bardzo mi się to podoba. Tym bardziej już popróbowałem nieco cywilizacji obecnej części. Przyznam szczerze, nie jest tak źle jak myślałem. Daję sobie jakoś radę. I tego typu gra może być rzeczywiście ciekawa i myślę, że wspólnie z Wami już niedługo, właściwie jesienią tego roku, tak więc już niedługo tak naprawdę, wspólnie zagramy w pierwszą strategię, pierwszą dla mnie strategię, właśnie w Cywilizację. Kolejny tytuł. To oczywiście Grid. Wyścigówka, samochodówka. Miałem okazję już pograć w poprzednie części, zarówno w pierwszą, jak i w drugą. I przyznam szczerze, zrobiło to na mnie naprawdę spore wrażenie. Zwykle symulatory kojarzę z grami, które rzeczywiście mają dobrą fizykę, dość sporą ilość elementów, jeżeli chodzi o zniszczenie, jeżeli chodzi o awarie, ale problem jest zawsze, nieodłączny problem audio-wizualny. Nie cieszą tak bardzo jak Need for Speed, jak właśnie Grid. Grida oczywiście porównuję do symulatora w tym momencie dlatego właśnie, że ma elementy zniszczeń. Zarówno pod względem pewnego rodzaju awarii, jak i elementy uszkodzeń właśnie fizycznych. Czyli w tym momencie, jeżeli uderzymy w jakąś przeszkodę,
faktycznie ten samochód może zostać uszkodzony, faktycznie będzie gorzej nam funkcjonował, będzie gorzej działał, ewentualnie może faktycznie zakończyć naszą rozgrywkę. Gra, która wprowadza ten nowy element, łączy ze sobą nie tylko właśnie świat realny, czyli prawa fizyki, ale przede wszystkim to, co gracze szukają w chwili obecnej. Dobry dźwięk, dobra oprawa audio i przede wszystkim oszałamiająca grafika. To właśnie znajdziemy w gridzie, w najnowszym gridzie Autosport. Na podstawie tej zapowiedzi, którą widzicie tutaj w tle, można wnioskować, że ponownie oczywiście pojawią się różnego rodzaju pojazdy, począwszy od jakichś bolidów Formuły 1, czy też jakieś tam, powiedzmy, podrasowane samochody, wszelkiego rodzaju kategorie wyścigu. Wszystko, co związane z samochodami, z wyścigami, prawdopodobnie właśnie pojawi się w tym tytule. Czy zagramy w niego? Ciężko powiedzieć. Samochodówki raczej omijałem na swoim kanale. Wolę bardziej kreatywne gry, bardziej gry pod budowanie, tworzenie. Ale z pewnością zastanowię się nad tym tytułem i dam wam wkrótce znać. A teraz dość krótka zapowiedź gry Lords of the Fallen, czyli RPG akcji. Gra tworzona przez polskie studio City Interactive. Jeżeli zobaczycie to, co się tutaj dzieje za mną, no niestety, czeka nas poważna i naprawdę dobra, miodna zabawa. Animacja tych postaci niesamowita, po prostu bajka. Postacie są niczym żywe, realne. Wszystko robi właśnie odpowiednia animacja i przede wszystkim oprawa audio, wideo, czyli to, na co właśnie większość graczy zwraca w chwili obecnej uwagę. Myślę, że może być to dobry konkurent, mocny konkurent dla takiego RPG-a jak właśnie Wiedźmin. Ale jeszcze zobaczymy. Wiedźmin na razie przesunęli. Jeżeli chodzi o Lords of the Fallen, no spodziewamy się właśnie jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja z pewnością obiecuję, że przyjrzę się temu tytułowi i z pewnością będę chciał go pokazać na łamach kanału. Ostatni tytuł, który chciałem wam zaprezentować, na który chciałem wam zwrócić uwagę, to jest Enemy Front. Gra tworzona przez polskie studio City Interactive. Strzelanka, oczywiście strzelanka, ale nie do końca taka zwykła. Przede wszystkim ponownie realia II wojny światowej. Wcielamy się w bohatera walczącego w powstaniu warszawskim i dzięki jego wspomnieniom cofamy się również do innych krajów, do innych momentów jego życia. Bardzo ciekawy element. Może to ciekawie wyjdzie, zobaczymy. Przede wszystkim większość chwili obecnej gier typu właśnie strzelanki, jakieś tam shootery, wszystko opiera się na obecnych czasach, ewentualnie gdzieś tam daleka przyszłość, futurystyczne elementy. Nikt już tak naprawdę nie tworzy gry związanej z przeszłością, z historią. To zostało już porzucone. Być może temat się wyczerpał. Ciężko powiedzieć. Możliwe. Możliwe. Historia może się wyczerpała. Ale Enemy Front wciela w życie zupełnie coś nowego. Oczywiście, historia powtórzy się. Może się powtórzyć. Ale oprawa audiowizualna na pewno się zmieni. Przede wszystkim zmieni się też grywalność. Zmienią się opcje, możliwości. Między innymi na tej zapowiedzi można zobaczyć, że twórcy pokusili się o taki element, który znamy właśnie... No, tutaj jest wiele tych tytułów, ale chodzi o slow motion, zwolnione tempo, bullet time. Możecie to nazywać jak chcecie. Zwolnione po prostu tempo. W momencie, kiedy możemy, gdy szykujemy się do strzału przy użyciu właśnie karabinu snajperskiego, mamy możliwość spowolnienia czasu. Rzeczy, które dawała w wielu grach naprawdę sporo radości, również pojawi się właśnie w Enemy Front. Być może to zaważy na szali tego, czy ta gra odniesie sukces, czy też nie.
Zobaczymy, przyjrzymy się na pewno też temu tytułowi. No i cóż, musimy czekać. A to już niedługo, bo 10 czerwca na całym świecie, w Polsce 13 czerwca premiera. Także szykujcie się. Jeżeli dotrwaliście do końca, bardzo Wam dziękuję oczywiście. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podoba Wam się ta nowa forma newsa. Postaram się, aby tego typu materiały, wiadomości, newsy, przede wszystkim właściwie nakierunkowanie na jakieś konkretne, ciekawe gry, pojawiało się częściej i regularniej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się, pa!